Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj, porozmawiajmy o sporcie. Dzisiaj podsumuję dla Was półfinałowe spotkanie Champions League Manchester United kontra Paris Saint-Germain. Podopieczni Pepe Guardioli wygrali to spotkanie 2-0 i awansowali do finału Champions League. Moi drodzy, Manchester City po raz pierwszy od 51 lat znalazł się w finale europejskich pucharów. Po raz pierwszy w finale Champions League, po raz ostatni w wielkim finale grał w roku 1970, wtedy przeciwko Górnikowi Zabrze w Pucharze Zdobywców Pucharów. Guardiola do finału awansował po raz pierwszy po 10 latach przerwy. Pamiętacie, jak Barcelona Messiego potrafiła pokonać Manchester United Alexa Fergusona. No i wreszcie Guardioli udało się awansować do tego finału. Nie potrafił potem przez pewien czas awansować z Bayernem Monachium, także z Manchesterem City i wreszcie awansował. Powiem Wam szczerze, że Katalończyk zaskoczył mnie, ponieważ gdy oglądam spotkania Manchesteru City, to jestem przyzwyczajony do tego, że zwykle City dominują w lidze angielskiej, grają, to oni tą grę prowadzą, a tym razem Guardiola, jak przystało na taktyka w tym spotkaniu, zdecydował się, skoro w pierwszym spotkaniu City wygrali ten mecz 2-1, więc zdecydował się, że Manchester będzie grał z kontry, oddał piłkę Paris Saint-Germain, no i dzięki kontrom wygrał to spotkanie, choć te pierwsze minuty w wykonaniu Paris Saint-Germain wyglądały całkiem nieźle, nawet były sytuacje. No ale po tych kilkunastu minutach piękna kontra wyprowadzona, Zinchenko popędził, dograł tam De Bruyne, strzelał zablokowany, no i do tej dobitki Mahrez dopadł, strzelił na 1-0. No i to samo było też w drugiej połowie, w 61. Mar Algerijczyk strzela drugiego gola, tym razem piękna akcja, druga fenomenalna kontra, Foden zagrywa, cudowna asysta wychowanka City. No i Mahrez strzela drugiego gola. W ogóle Algerijczyk, strzelając w tym spotkaniu dwa gole, stał się najskuteczniejszym reprezentantem Algierii, jeżeli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów. Ma już na koncie 10 goli w historii. W ogóle zawodnik, który się wychowywał na przedmieściach Paryża, jest w fenomenalnej formie. Moi drodzy, w ostatnich 5 spotkaniach fazy pucharowej zdobył 4 gole, strzelił 2 asysty. Były zawodnik Leicester City zadziwia mnie, mimo że ma 30 lat, no to on jest takim dla mnie cichym bohaterem tego dwumeczu, bo pamiętacie, jak w poprzednim spotkaniu strzelił tydzień temu gola z rzutu wolnego. Jest dla mnie on w ogóle tej fazy pucharowej tego sezonu takim underdogiem, moi drodzy. I jeszcze smaczku dodaje fakt, że Mahrez wychowywał się na przedmieściach Paryża, jest fanem Marsylii, a doskonale zdajecie sobie sprawę, że kibice Paris Saint-Germain nie przepadają za Olimpikiem Marsylią. No i dla piłkarza, który utożsamia się z tym klubem, kibicuje, wychował się w Paryżu na przedmieściach, strzelić 3 gole przeciwko Paris Saint-Germain, to jest coś. No ale do tego, że ofensywnie Manchester City gra fenomenalnie, przyzwyczailiśmy się. No moi drodzy, weźcie pod uwagę, że w tym sezonie City potrafili strzelić kilkadziesiąt goli, ale to nie dziwi, bo drużyny Pepe Guardioli, gdy spojrzymy w tył historii, zarówno Barcelona, Bayern Monachium i właśnie City strzelali po kilkadziesiąt goli. To, jeżeli chodzi o Manchester, on jest nieprzewidywalny, bo jednak Kuno Agüero gra mniej. Guardiola lubi wystawiać wielu pomocników, takiego fałszywego napastnika. I to powoduje, że wielu zawodników potrafi strzelać gole. Sterling, Jesus, Foden,
I tak można byłoby wymieniać. No, De Bruyne już ma tych goli 9, ale tych zawodników, którzy potrafią strzelić tych powyżej 10 goli, no jest kilku i to się rozkłada na całą drużynę i przeciwnik może spodziewać się zagrożenia z każdej strony. No, Gündogan ma tych goli już kilkanaście i dzięki temu właśnie City awansowali do finału, ale żeby pokonać Paris Saint-Germain, no to kluczem była ta defensywa. No ja byłem pod wielkim wrażeniem gry Diasa, Walkera, Stonesa, Zinchenki. To ci zawodnicy w defensywie grali jako kolektyw. Pamiętacie, jak Guardiola był przez wiele lat krytykowany, że wydaje tyle pieniędzy na obrońców i wreszcie te wydatki przyniosły efekt w postaci awansu do finału. Paris Saint-Germain w tym spotkaniu szczególnie grało fatalnie w drugiej połowie, ale już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że City te drugie połówki ma zdecydowanie lepsze. No i Paris Saint-Germain też także nie wytrzymało ciśnienia podopieczni Pochettino. W tym spotkaniu moim zdaniem Di Maria grał poniżej możliwości. No, Argentyńczyk zawsze grał lepiej, to spotkanie mu nie wyszło i konsekwencją tej jego kiepskiej gry był ten faul na czerwoną kartkę. No już drugi mecz z rzędu zawodnik paryżan wylatuje z boiska. W poprzednim spotkaniu Nigeryjczyk wyleciał z boiska, teraz Di Maria. Rozczarował mnie Neymar. W tym spotkaniu no, nie potrafił błyszczeć. Nie był takim zawodnikiem kluczowym. Nie było tej wspaniałej gry. Tak jak ze strony City Mahrez błyszczał, to tutaj Neymar został wyłączony. Brakowało ewidentnie Mbappé, który przyjechał, siedział na ławce rezerwowych, ale zmagał się z kontuzją. Był pewnego rodzaju takim straszakiem. No i w pojedynku Guardiola, Pochettino wygrywa Katalończyk. To już 12 mecz, który wygrał właśnie w rywalizacji Pochettino-Guardiola. Katalończyk wygrał po raz 12. Jeżeli chodzi o paryżan, po prostu zespół z przedmieść Parc des Princes no nie trafił na lepszego rywala. Anglicy byli w tym dwumeczu bezwzględnie lepsi i awansowali do kolejnej rundy. No, Paris Saint-Germain, to ta właśnie drabinka no, była zdecydowanie trudniejsza. Paryżanie potrafili Barcelonę wyeliminować, potrafili także Bayern Monachium. Trzeba im to oddać, ale przeciwko City, no dla mnie faworytem finału, zobaczymy czy Real czy Chelsea będą, no dla mnie właśnie City jest faworytem. Jeżeli chodzi o Paryżan, no to także nie podobała mi się gra argentyńskiego napastnika Icardiniego. On mnie zawiódł, ale druga sprawa, że w ogóle nie dostawał podań od Neymara. Brazylijczyk był egoistyczny. Gdy gra Mbappé, są groźniejsi. No, ciekaw jestem, jak będzie zespół z Paryża wyglądał w przyszłym sezonie, no bo po odpadnięciu niewykluczone, że Neymar, Mbappé mogą odejść. Już czytałem w prasie hiszpańskiej, że już podobno od 2 miesięcy odejście Mbappé już jest dogadane, że Francuz może trafić do Real Madryt. No ciekawe, jak to wszystko potoczy się. Zobaczymy, czy Pochettino utrzyma pozycję trenera, no bo Paryżanie odpadają w półfinale Ligi Mistrzów. Walczą o mistrzowski tytuł. Tam jest zacięta rywalizacja. Jeśli Pochettino nie zdobędzie tytułu, no to różnie mogą szejkowie się zachować. I zobaczcie, jaki paradoks. W grudniu Tuchel, który był trenerem, który potrafił Paris Saint-Germain doprowadzić do finału, który Paryżanie przegrali z Bayernem Monachium w zeszłym sezonie 1-0, w grudniu został zwolniony i został Pochettino zatrudniony. Pochettino, który potrafił z Tottenhamem awansować do finału Champions League, miał to wszystko poskładać, miał sprawić, żeby ta drużyna z Paryża potrafiła grać w tych najważniejszych
momentach, bo Arsenal Wenger mówi o tym, że Paryżanie właśnie za czasów Tuchela w tych spotkaniach takich trudniejszych pękali. No i, co, i mamy tutaj taką sytuację, że gdy Pochettino jest tym trenerem, półfinał, no i Paryżanie nie wytrzymują ciśnienia. Mieliśmy tego przykład w pierwszym spotkaniu, czerwona kartka, druga czerwona, tracą, jak im spotkanie wymyka się spod kontroli, tracą gola i jakby te morale psychiczne padają. No za czym, jak się to rozwinie, gdyby to ode mnie zależało, ja bym byłemu zawodnikowi Espanyolu Barcelona dałbym dalej popracować w roli trenera, nawet jakby nie udało mu się wygrać Ligi Francuskiej. No ale wiadomo, jacy są szejkowie. Zwolnili, to jest właśnie ten paradoks, zwolnili Tuchela, byli niezadowoleni z jego wyników, a tutaj niemiecki trener może Chelsea Londyn doprowadzić do finału. Zobaczymy, jak, czy dzisiaj Chelsea wygra z Realem Madryt. Mam nadzieję, że to jednak Real Madryt pokona klub z Londynu, bo cały czas wam mówię tutaj na kanale, że ja jednak, jak jest Liga Mistrzów, to jednak jestem zwolennikiem finału, żeby dwa kluby z różnych federacji grały, więc taki finał dla mnie wymarzony, pojedynek Zidana z Guardiolą, czyli pojedynek dwóch wizjonerów, dwóch niesamowitych trenerów, stara gwardia królewskich kontra nieobliczalny Manchester City. No mam nadzieję, że tak będzie, bo nie chciałbym zobaczyć Chelsea Londyn Tuchela w finale. Podobał mi się ten mecz, a jak wam się podobał, moi drodzy, to spotkanie? W ogóle jeszcze aura, jeżeli chodzi o pogodę, była niesamowita. No, mam, moi drodzy, maj, a tutaj w Anglii, jak odpaliłem mecz, to śnieg z deszczem. W ogóle człowiek się czuł, jakby to był listopad albo grudzień. No, jak to całe ocieplenie, COVID powoduje, że tą pogodę mamy taką nieciekawą. No, zimno, zimno jest. Ja już czekałem z niecierpliwością na tropikalne upały. A jak wy, czy jednak podobała się wam taka pogoda? Reasumując, bohaterem tego spotkania dla mnie był Mahrez, a także na drugim miejscu bym postawił kolektyw, czyli drużynę, obrona City, środek pomocy, napastnicy i na trzecim miejscu filozof futbolu, ten architekt, który stworzył tą drużynę, wymyślił ten cały system i perfekcyjnie, taktycznie rozegrał ten dwumecz. Trzeci bohater tego spotkania to dla mnie Guardiola. Po raz kolejny zaskoczył mnie Katalończyk, jeżeli chodzi o zestawienie drużyny. No nie spodziewałem się tego, że zagra z kontry w stylu Tuchela. A jak wam podobał się ten mecz? Czy kto według was jest bohaterem tego spotkania? Antybohater dla mnie to Di Maria, no i Paris Saint-Germain, bo więcej się spodziewałem po Paryżanach. Dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o dzwoneczkach, lajkach, subach. Napiszcie o pamiętajcie o komentarzach. Napiszcie w komentarzach, co chcielibyście, żeby na moim kanale się pojawiło. Dziękuję, moi drodzy. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Hej!